Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Tylko dla Mam. A dzisiaj opowiem Wam o książce pod tytułem Baśń o dębowym sercu. Jej autorem jest Artur Jasiński i tak jak pisałam już na blogu, bo na blogu znajdziecie całą masę zdjęć ze środka tej książki, ponieważ przepiękne są ilustracje do całej tej historii. Tak jak pisałam na blogu, moja babcia powiedziała, że dzisiaj się już takich baśni nie pisze. I w zasadzie ten komentarz mojej babci bardzo mnie urzekł i jak dla mnie to jest znakomita rekomendacja, bo faktycznie dzisiaj się już takich baśni nie pisze. To znaczy ma ona, ta opowieść, znamiona klasycznej baśni. Wszystko, co powinno zawierać klasyczna baśń, tutaj się znajduje. Jest dosyć długa, rozbudowana fabuła. Jest tak zwana przemiana bohatera. Jest magia, są czary i to wszystko, ten problem, a właściwie cała masa problemów, rozwiązują się właśnie przy pomocy czarów. Mało jest teraz takich pięknie skomponowanych baśni, które tak fajnie opowiadają ważną historię z ważnym przesłaniem. I już Wam mówię, o czym jest ta baśń, bo właściwie fabuła ma nie tylko bawić i wzruszać i cieszyć, a zdecydowanie to robi, ale niesie też ze sobą ważne przesłanie. Ale zanim Wam jeszcze powiem o tym, mniej więcej całości nie wygadam, zanim Wam powiem, o czym jest ta książka, zatrzymam się na chwilę na tym przesłaniu, bo bardzo wiele współczesnych dorosłych uważa, że baśnie to nie, baśnie już nie czytamy, baśnie to przeszłość, bo tam było mnóstwo brutalnych opowieści, jakichś takich bardzo dosłownych opisów, scen, które przerażą nasze dzieci. Ja często staję w obronie baśni, dlatego że baśń jako taka, mówię o tych klasycznych, jasne, że nie jest dostosowana do naszych współczesnych wyobrażeń, realiów i wymagań, bo te klasyczne baśnie są po prostu stare, mają wiele, wiele lat. Ich zadaniem było na przykład takie wystraszenie dzieci, żeby nie rozmawiały z obcymi, czerwony kapturek, albo żeby nie zapuszczały się w głąb lasu. No, takie przesłania, które dzisiaj dla nas nie są aż tak istotne, dlatego często boimy się, nie rozumiemy, uciekamy od baśni. Natomiast no, jako piękne dzieła literatury, one są czymś, nad czym warto się pochylić. Natomiast współczesne baśnie, i bardzo cenię sobie autora za to, że uwzględnił potrzeby współczesnych dzieci, to już jest coś innego. Nie są aż tak brutalne. Tutaj absolutnie nie znajdziecie żadnej brutalności. Nie są aż tak dosłowne, natomiast są ważne, bo przekazują istotne rzeczy i pozwalają dzieciom trochę się przestraszyć i przeżyć to wszystko, że tak powiem, wirtualnie, czyli w książce przerobić pewne lęki, zastanowić się nad ważnymi sprawami. I tutaj nasz bohater to jest Antek. On mieszka w wiosce, która kiedyś była piękną, bogatą wioską, gdzie ludziom się żyło dostatnio. Ale od pewnego czasu, od jakiegoś czasu w tej wiosce nastała susza i ludzie powoli nie mają co jeść. Grozi im po prostu umieranie z głodu. No i wszyscy się martwią i nie wiedzą, co się wydarzyło. I szukają sposobu, jak rozwiązać tę sytuację. No i jak to bywa w baśniach, ktoś chyba będzie musiał wyruszyć w świat na poszukiwanie jakiegoś rozwiązania tego tematu. I mamy tutaj drzewo, właśnie ten nasz dąb tytułowy, który rośnie blisko, w pobliżu tej wioski. Kiedyś, można powiedzieć, bardzo przyjaźnił się z mieszkańcami wioski, ale od pewnego czasu jest takim groźnym drzewem, do którego nikt nie chce podchodzić, wszyscy raczej się tego drzewa obawiają, ale zobaczcie, tak jak tu widzicie na okładce, nasz główny bohater, Antek, pewnego dnia postanowił podejść do tego dębu i z nim porozmawiać. I co się okazało, że jak zaczynamy rozmawiać z kimś, kogo się boimy, bo go nie znamy, nie wiemy, o co mu chodzi tak naprawdę, jak zaczynamy rozmawiać,
to dowiadujemy się, o co chodzi. I to jest pierwsze ważne przesłanie. Rozmawiajmy, żeby zrozumieć emocje innych ludzi. I Antek faktycznie dowiedział się, co się przydarzyło temu biednemu drzewu. I okazało się, że sprawcą i suszy, i biedy właśnie w wiosce i nieszczęścia dębu jest jedna i ta sama osoba i to jest zły czarnoksiężnik. I Antek w całej tutaj tej historii, on właśnie wyrusza na przygodę, która ma uratować dąb i uratować wioskę. Antek ma się rozprawić z tym złym czarodziejem. I jak to w baśniach bywa, jasne, że Antkowi to się uda. Nie będę Wam tutaj ze szczegółami opowiadać, jak to zrobi, natomiast tak jak już wcześniej wspomniałam, będzie cała masa akcji, cała masa atrakcji, mnóstwo odwagi będzie musiał z siebie Antek wykrzesać, żeby mu się udało pokonać złego czarnoksiężnika. I mamy tutaj tą przemianę bohatera, z takiego właśnie dziecka, które nie wie, o co chodzi, że bardzo by chciało coś zrobić, ale nie do końca wie co, w takiego chłopca, który faktycznie odważnie stawił czoło ważnemu, poważnemu problemowi i złemu człowiekowi. Więc mamy tutaj też to klasyczne dobro przeciwko złu, co jest świetne, bo takie przesłanie w baśniach są bardzo, bardzo ważne. Niemniej jednak, tak jak mamy tutaj ten dąb i to jego tytułowe serce, ta baśń oprócz tego, że pokazuje właśnie, że warto czasami przemóc strach i wcale to nie jest łatwe. I tutaj też to jest opisane, że Antek miał mnóstwo wątpliwości, że wcale nie było tak, że on pomacham szabelką i wygram z tym czarodziejem, że on po prostu musiał dojrzeć do pewnych decyzji, ale też los, czyli sytuacja, problem, przed którym został postawiony, popchnął go do tego, że szybciej dojrzał. I tak się czasami też w życiu zdarza, nie warto się poddawać. Natomiast jedno z takich ważniejszych przesłań, a propos właśnie tego tytułowego serca dębu, to dbanie o przyrodę. I tak jak w tych klasycznych, starych baśniach trzeba było bardziej wystraszyć dzieci, żeby nie szły do lasu, tak tutaj, w tych współczesnych baśniach, ja bym sobie osobiście życzyła, żeby więcej było takich pięknych opowieści o tym, że musimy dbać o przyrodę, bo jesteśmy częścią tej przyrody. I jeżeli chciwość sprawi, że my powycinamy wszystkie drzewa, że przestanie nam na niej zależeć, to będziemy mieli problem, bo jak przyroda zniknie, my też znikniemy. I niby to jest takie bardzo, bardzo oczywiste, ale nasze współczesne dzieci, które nie mają tak naprawdę aż tak wielu okazji, żeby obcować z przyrodą, naszym dzieciom trzeba takie baśnie pokazywać, po to, żeby rozumiały, że tak, jesteśmy częścią przyrody i to od nas zależy, jak to wszystko w przyszłości będzie wyglądało.